Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Veto. W dzisiejszym odcinku Mateusz Tomczyk opowie nam i pokaże Wam, że każdy mógłby być milionerem. Tylko trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Tylko trzeba pomyśleć, jak to zrobić, moi drodzy. Zastanawialiście się może kiedyś, ile płacicie podatków? To właśnie dzisiaj zobaczycie, że moglibyście być milionerami, nawet ponad milionerami, półtora milionerami, Prawie że półtora. prawie że półtora milionerami po 40 latach pracy na średniej krajowej. Tak. No to opowiadaj. Wiesz co, ogólnie zacznijmy od tego, że średnie wynagrodzenie w Polsce za bardzo nic nam nie mówi, nie? Bo średnia może być bardzo łatwo manipulowana. Powiedzmy, że mamy 10 osób, które zarabiają 2000 zł na rękę, miesiąc w miesiąc. I mamy jedną osobę, która zarabia 10 tysięcy. To co? W takim razie średnio nam wychodzi, że każdy zarabia 2700. Tak jest. W ogóle to nie jest związane z prawdą, ale coś musimy wziąć, żeby jakieś kalkulacje sobie poczynić dzisiaj, nie? Więc weźmy sobie to średnie wynagrodzenie brutto za grudzień 2019 roku. To jest netto 4039 zł. Tyle dostajesz na rękę. Brutto jest 5604 zł. Ale tak naprawdę koszt pracodawcy to Tak zwane 6751. super brutto, brutto, brutto. Tak, super brutto, brutto ze wszystkim innym jeszcze. Więc tak naprawdę zauważ, że mógłbyś dostać o 67% pieniędzy więcej, gdyby nie było PIT-u, gdyby nie było ZUS-u. Czyli ile mógłbyś więcej kupić, nie? I teraz też zobacz, jak to powoduje, że ludzie nie będą kreatywni, jak nie będą chcieli otwierać działalności, jak nie będą chcieli robić więcej. Bo jeżeli, zauważ, miałbyś teraz zarabiać 67% mniej, chciałbyś się? Oczywiście, że nie. Zamykał kanał. No właśnie, bo nie opłaca ci się tego po prostu robić, nie? Czyli zabijamy kreatywność tymi podatkami dodatkowo. Słyszałem kiedyś o takim doświadczeniu u amerykańskich studentów. Była zasada taka: albo każdy się uczy, dostaje taką ocenę, na ile zapracuje, albo wyciągajmy średnią. I cała klasa dostaje taką samą ocenę. Okej, i w dół poszło przez to, że ty najbardziej Tak. ambitny nie chciało się robić. Tak, najpierw pracowali, wszyscy dostali czwórkę. No to po co ja mam pracować, uczyć się na piątkę, nie? No to się nie uczę. Wszyscy trójki. Później każdy dostał jedynkę, czy tam dwójkę. I w takiej sytuacji, no niestety, ale cała klasa nie zdała. Dlaczego? Bo nikt nie chciał pracować na innych. Nie mamy tutaj identycznej sytuacji? No to jest, tak jest, wiem, o co No. chodzi. No Tak jest. właśnie, więc może warto by było coś z tym zrobić. I zobacz, jeżeli byś mógł 67% miesięcznie mieć więcej, to w takiej sytuacji jaką siłę nabywczą miałbyś większą? I tutaj to widać nawet na slajdzie, który teraz pokazujemy. Od razu zaznaczam, ceny są przykładowe, tak? Bo wiadomo, ceny produktów w każdym mieście mogą się No różnić. widzę, Tu chodzi o chleb sam... 2,65, ktoś może za trójkę, Tak. za piątkę To kupować są jakieś ceny jajko, średnie. albo jakąś tam baltonowski chlebek tam Tak. za 80. Tak, to są jakieś ceny średnie z internetu, dosłownie po prostu, żeby pokazać rząd wielkości, nie? Ale zobacz, za wynagrodzenie netto możesz kupić na przykład 1524 bochenki chleba, ale jakbyś dostawał tyle, ile pracodawca za ciebie daje kasy, mógłbyś kupić 2500. Dokładnie Jest tak. różnica, nie? Oczywiście, że tak. W skali miesiąca. To nie jest rok, to jest skala miesiąca. Więc zobacz, jaka jest ogromna różnica. Paliwo, tak? 800 litrów kontra 1334. Możemy jako, wiesz, nasza siła nabywcza w Europie jest jedna z najniższych, jeśli chodzi o paliwo. Tam jest takie Tak. mapki są w internecie, gdzie można zobaczyć, ile właśnie paliwo mogą litrów paliwa zatankować inne nacje. I to jest po prostu przepaść, przepaść. Dokładnie. I teraz zobacz, jakby nasza siła nabywcza wzrosła, jeżeli moglibyśmy mieć po prostu wynagrodzenie netto równa się brutto brutto, tak? To super ekstra brutto. No tak naprawdę każdy by to odczuł, nie? Zobacz, jakby wzrosła przedsiębiorczość. Ludzie chcieliby pracować, chcieliby zaryzykować, pójść do innej pracy albo założyć własną działalność gospodarczą, a nie na zasadzie, wiesz, ktoś jest początkowym informatykiem, skończył studia i on powie: okej, założę sobie jednoosobową działalność gospodarczą. Okej, na początku jeszcze jest ten mały ZUS, nie? Ale jeżeli on później wejdzie na duży ZUS i on na przykład zarabia 2-2,5 miesięcznie, to opłaca mu się prowadzić działalność. On tą działalność zamknie. Oczywiście, tak. I dlaczego nie możemy tego zrobić tak, jak jest w Wielkiej Brytanii? Rewolucja by była, gdyby ludzie się dowiedzieli, dostawaliby ten super brutto i musieliby zanieść podatki sami, to właśnie by się Tak. mega szybko zmieniło wszystko, Tak, dokładnie, bo wtedy dopiero ludzie zauważyliby, ile pieniędzy im nie? Jasne. przecieka przez palce, nie? Właśnie ze względu na te podatki. Zobacz, w Wielkiej Brytanii. Zaczynasz działalność, dostajesz pensję 12,5 tysiąca funtów rocznie, zero podatku. Masz się rozwinąć, masz zarabiać więcej, dopiero wtedy zaczniesz płacić podatki. I ja jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem. U nas jest 3,5 tysiąca kwota wolna od podatku i ostatnio była informacja od ministra, wiceministra, który powiedział, że kwota wolna od podatku nie powinna wzrastać, ponieważ minimalna do egzystencji to jest 8 tysięcy złotych. To jest jakaś tam kpina straszna, ta wypowiedź po prostu powinien polecieć coś takiego. Że dawno, już kilka razy odrzucali, chyba dwa razy. Najpierw był projekt PSL, żeby podnieść kwotę wolną, potem teraz Konfederacja też chce kwotę wolną Tak. podnieść i też nie. Też nie.
No i nadal 3,5 tysiąca, a jak jesteś bezrobotny, to masz 8 tysięcy. Wiesz co, ja ostatnio robiłem też taką analizę, bo trafiłem na taki raport hity i buble w 2019 roku w prawie podatkowym. I wiesz co, na jednych z pierwszych miejsc hitów było obniżka podatku dochodowego o 1%, z 18 na 17. Wyobraź sobie, jaką ty masz korzyść, ile będziesz mógł kupić, jeżeli zamiast zapłacić 1800 zł od 10 tysięcy, zapłacisz 1700. To jest życie, nie? To jest hit, to jest... Tak samo kwota wolna od podatku wzrosła dwa razy, słyszysz, ze 111 na tam 250, nie? Plus minus. Więc o czym my mówimy? Z czym do ludzi? Nie? Powinniśmy w końcu zmienić ten system na taki, który pozwoli Polakom korzystać z tych pieniędzy i się rozwijać. Czemu nie można opodatkować stawek trochę na wyższym poziomie? W sensie, nie mówię o wyższej stawce podatkowej, bo i tak mamy wysokie, ale żeby ta kwota wolna od podatku właśnie pozwalała komuś się rozwinąć, zainwestować w edukację. No wyjść z biedy, wyjść z jakiegoś niskiego poziomu życia, no, kupić nowe meble, doposażyć się, jeść lepsze kamerę, produkty, na przykład, sprzęt i możesz zacząć działać. Jasne. A tak to niestety, no zobacz, jak dużo środków ci ucieka. Możemy przechodzić, tak? Bo rozumiem, że tutaj już dobra, więc jeżeli chodzi o sam parytet sił nabywczych, właśnie tak jak mówiliśmy, Polska jest na 29 miejscu w Europie. Także mamy podobny poziom jak w Rumunii i na Węgrzech. Mimo, że tak naprawdę, jeżeli ktoś odwiedza Polskę, nawet z moich wschodnich znajomych, mówią naprawdę, Polska no świetny kraj, tak? No, w porównaniu do wschodu mamy świetne drogi, wbrew pozorom, mamy świetne miasta. Co wy narzekacie na tą Polskę? Przecież to bogaty kraj. No, nie do końca, tak? Jeżeli się spojrzy tak naprawdę na parytet siły nabywczej, czyli ile ty możesz kupić za te pieniądze. No i tutaj Niemcy 2,2 razy więcej za to, co zarabiają. To zobacz, jeżeli byśmy nie płacili tych podatków, już mamy 67% więcej. Czy my już nie będziemy doganiać tej zachodniej Europy, trochę chociażby, nie podwyższając tak naprawdę żadnych płac? Pracodawca nie płaci ani grosza więcej. No tak, tylko wtedy się pojawiają te komentarze, jak kto będzie płacił za służbę zdrowia, bo to, wiesz, składka zdrowotna. Kto będzie tam utrzymywał drogi, budował drogi, nie? A szpitale bankrutują cały czas. Na przykład, No właśnie i zobacz, moglibyśmy trochę zmienić. Mogłoby nie być w Polsce tylu skal podatkowych, tylu ulg, tylu odliczeń, tylu dodatków, tylu zasiłków, bo w takiej sytuacji ludzie tracą energię na bieganie po to, gdzie można zdobyć jaki zasiłek, jaką ulgę mogę wykorzystać, tak? Biegnę do księgowego i się pytam, czy przysługuje mi taka i taka ulga za internet, na dzieci, na nie wiadomo co jeszcze. Jedna prosta skala podatkowa, duża kwota wolna od podatku, mamy święty spokój, nie ma kombinowania. Urzędy skarbowe mają mniej pracy, mniej kontrol, mniej problemów, że coś źle rozliczyłem. Nie muszę później płacić podatku za zaległe rozliczenia, bo ja źle zakwalifikowałem swoje dochody. Tak samo podatek dla firm. Niski podatek od przychodu i nie ma kombinowania z kosztami. Albo podatek na wzór estoński. Kiedy wypłacasz pieniądze ze spółki, wtedy płacisz podatek. Nie wypłacasz, zostałeś pieniądze na rozwój firmy, podatek dochodowy równa się zero. Ten podatek na wzór estoński ma w Polsce niby być wprowadzony, ale z tego co słyszę, to coraz później. Tak? Więc pewnie czekamy, aż się zmieni kadencja. Nie? Kiełbasa wyborcza została rzucona. Tak jest. A w tej chwili no, zobaczymy, co z tym dalej będzie. Estonia. Podatek estoński płacimy tylko i wyłącznie w momencie wypłaty dywidendy. Właśnie Morawiecki mówił o tym, że wprowadzi tak w spółkach na wzór estoński. No i właśnie, i w Estonii nagle zaczęło się otwierać setki firm z różnych krajów, i z Azji, i ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, które tam chcą prowadzić biznesy. I to biznesy IT, fintechowe, Internet of Things, przeróżne rzeczy, tak? W tej chwili bardzo wielu Polaków, nawet którzy się z nami kontaktują, mówią, nie chodzi nawet o te podatki. Ja te podatki mógłbym płacić, ale ja chcę prowadzić biznes w normalnym państwie, gdzie nie usłyszę, że tutaj koszt za samochód to mogę wrzucić tylko w części, nie mogę wrzucić w koszty sobie, nie wiem, spotkania z klientem i później muszę do tego zapłacić dochodówkę. W Estonii tego nie ma. Jakbyśmy uprościli ten cały system podatkowy, to by się nagle okazało, że kontrole urzędu skarbowego są bardzo proste, krótkie, znikome i wynikają tak naprawdę z tego, ile wypłaciłeś ze spółki. Sprawa jest prosta. No i tutaj zobacz, jak moglibyśmy to wszystko ograniczyć. Czyli armia urzędników nie jest potrzebna tak duża. Czyli obciążenie budżetowe jest o wiele niższe. Czyli w takiej sytuacji ludzie chętniej by otwierali u nas podmioty, bo nasze środowisko do prowadzenia biznesu byłoby o wiele bardziej przyjazne. Można by było jeszcze bardziej to wykorzystać, tak jak w Singapurze. Jeżeli chcesz otworzyć spółkę, musisz mieć dyrektora, rezydenta Singapuru.
takiej sytuacji, postawmy sytuację w Polsce. Musisz mieć zawsze dyrektora z Polski. Czy nie transferujemy środków do Polaków? To jest ten patriotyzm gospodarczy taki prawdziwy, a nie to, że kupujesz produkty. Nie? To jest patriotyzm gospodarczy. Dokładnie. W takiej sytuacji otwierają się podmioty z Azji, otwierają się podmioty z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych. My jesteśmy tak naprawdę wrotami wschodu na Unię Europejską. Mhm. Nie? Więc zobacz, ile moglibyśmy w ten sposób zarobić. I te pieniądze trafiają do Polaków, którzy będą głównie wydawać to w Polsce. Nie? Mhm. Mamy korzyść, kolejną korzyść. Więc no, ja bym zdecydowanie w tym kierunku szedł. Jeżeli chodzi o same urzędy skarbowe, może być jeden główny urząd skarbowy i do tego punkty obsługi podatników. Nie takie jak u nas w tej chwili, że każdy pracownik urzędu skarbowego myśli, że on jest po prostu naczelnikiem, tak? On ci będzie o wszystkim decydował. To powinny być osoby, które wiesz, przyjmują rozliczenia, przekazują to do centrali, centrala rozlicza, sprawa jest załatwiona. Nie potrzebujemy w takiej sytuacji tak wielu osób, a jeżeli ktoś to może zrobić elektronicznie, jeszcze lepiej. Ale wiadomo, nie każdy posługuje się w tej chwili technologią tak jak może, więc te punkty obsługi w zupełności by załatwiły temat. Tak jest na przykład w Estonii i to działa. I w ten sposób moglibyśmy działać, tak samo w Polsce. I dzięki temu bardzo dużo zaoszczędzić. Czemu podatki są tak istotne? Co tu pokazujesz na tym wykresie? Wiesz co, no tutaj zauważ sobie, jakbyśmy mieli takiego Kowalskiego i Kwiatkowskiego. Powiedzmy, że Kowalski to jest kolor niebieski, Kwiatkowski kolor taki pomarańczowy. Kowalski jest mądry. Kowalski inwestuje sobie na giełdzie, ma świetne wyniki, powiedzmy, że ma 17% rok w rok. Tylko i wyłącznie dla uproszczenia, wiadomo, na giełdzie nigdy tak nie ma. Natomiast Kwiatkowski inwestuje cały czas, 17% zarabia, ale płaci 19% podatku dochodowego od swojego zarobku. W takiej sytuacji zauważ, że po 20 latach Kowalski ma dwa razy więcej od Kwiatkowskiego. Mhm. Tak. Dlaczego? Bo nie musiał płacić tej 19%. I mieszka w Tajlandii. Mieszka w Tajlandii, albo ma spółkę w Estonii, albo ma spółkę w Wielkiej Brytanii. Dokładnie. Także możemy tutaj, wiesz, bardzo kombinować zgodnie z prawem, jak to można rozegrać. Ale zobacz, pan Kwiatkowski powie, no dobra, bo ja chcę się dorzucić na drogi, chcę się dorzucić na szpitale i nie wiadomo na co jeszcze. Przez to ma połowę pieniędzy mniej w ciągu 20 lat. Wszystko także w temacie, no. Wszystko w temacie i liczby mówią same za siebie, nie? Więc powinniśmy zadbać o te nasze pieniądze. Zdecydowanie. No. I dopiero wtedy możemy działać. No jak przyszedłeś do mnie, to przecież mówiliśmy o tym, jak ja mam wypłacić teraz pieniądze za jedną usługę. Nie? Trzy opcje mi powiedziałeś. Tak. To lipa. Tak. My musimy też myśleć o tym, jak tutaj wyjść. I zobacz, porozmawialiśmy dosłownie z 5 minut na temat twojej sytuacji i się okazało, że możesz zapłacić podatek o połowę mniejszy. Tak. I nie musisz płacić ZUS-u. Tak. A inaczej byś to zapłacił. Niestety tak. No i to jest ten problem, nie? Tak. To co, wyłączymy slajd i lecimy dalej. Jasne, no. Już? Możemy? Jest. Dobra. Także ile w ciągu życia wydajemy na podatki, czyli to, co mówiliśmy, czyli jak zostać tym milionerem, tak? Chcesz być milionerem? No tak. No to może powinieneś w ten sposób działać. Kiedyś pokazywałem taki ZUS od anonimowego internauty, że tam miał 750 tysięcy złotych w ZUS-ie zapłacone. I tak naprawdę to był ZUS mojego taty i jeszcze dodatkowo powiedziałem, że razem z ZUS-em mojej mamy na pewno ponad bańkę w ZUS-ie samych, wiesz, kwot tej składki i wyobraź społecznej. Sobie, kiedy twój tata mógłby pójść sobie na emeryturę i korzystać z tych pieniędzy? No już, nie? Już, proszę bardzo. Na przykład, nie? Także nawet jakbyśmy wzięli tą średnią krajową, czyli różnica pomiędzy netto a kosztem pracodawcy to jest 2700 zł. Pomnóż to razy 12 miesięcy, mamy 32,5 tysiąca złotych. Pomnóż to razy 10 lat, mamy 325 tysięcy złotych. A pomnóżmy to tak, żebyśmy mieli 40 lat łącznie, 1 301 tysięcy złotych. Można coś z tym zrobić, nie? To jest bez uwzględnienia inflacji, nie? Bez tego, że możesz jeszcze obracać tym i mieć kilka mieszkań i tak dalej, nie? Pomijam to, że mogłeś zainwestować w mieszkania, mogłeś zainwestować w akcje spółek dywidendowych, nie? Mogłeś cokolwiek z tym pieniędzmi zrobić, stworzyć własny nowy biznes. Tak, i on będzie na ciebie zarabiał. To nawet jeżeli pomijamy inflację, bo inflacja też idzie w górę, czyli nie zarobiłeś, ale też nie ma żadnej inflacji, to w wieku, po 40 latach pracy, po średniej krajowej, tak naprawdę możesz iść na emeryturę i przez najbliższe 40 lat mieć emeryturę na poziomie 2700. Co na polskie warunki, wbrew pozorom, jest całkiem przyzwoitą emeryturą. No tak, jak robiłem te sądy uliczne, to każdy dziadek mówił, panie, mam emeryturę 1500. No właśnie, zobacz, w ten sposób mógłbyś mieć dwa razy tyle, nie? A może chcesz to wykorzystać w inny sposób. A załóżmy taką sytuację, że nie wiem, coś złego ci się dzieje, poszedłeś sobie na tą swoją emeryturę, po 10 latach, nie wiem, miałeś zawał, miałeś wypadek. Zostaje ci tak naprawdę, wiesz, 1 000 000 złotych, które dziedziczą twoje dzieci. Mhm. Mogą zrobić z tym, co chcą. A przypominam, tak, w ZUS-ie tak nie ma, że jak umrzesz, to na ranie, to te pieniądze idą do czarnej dziury. No, trzeba pokryć te zobowiązania, nie, które są, więc dokładnie. Zobacz, jak to można by było mądrze wszystko rozwiązać, nie? I dodatkowo jeszcze taką emocjonalną wartość tutaj dam, że
Demografia nie pozostawia złudzeń, będzie brakowało coraz więcej pieniędzy w ZUS-ie i ja po prostu, na przykład ja nie uczestniczę w tym systemie, ja mam tam 4 tysiące na dzisiejszy. Raptem było 3 tysiące około w ZUS-ie, teraz będę miał około 4200, 4300 w ZUS-ie oddane. No. I też żałuję tych czterech kafli, nie? Której ja nigdy nie zobaczę na oczy. Także wiesz, coraz więcej klientów, którzy się do nas odzywają, też mówią, to jest ostatni miesiąc, kiedy płacę ZUS, nie? Bo możesz założyć spółkę za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, otrzymywać pensję, jeszcze mieć uprawnienia emerytalne z tego tytułu. Także kurczę, czemu z tego nie skorzystać? Wiadomo, to może być tak, że przepisy się zmienią w przyszłości, tej emerytury nie dostaniesz, ale jeżeli nic nie dorzucasz do budżetu, a możesz dostać emeryturę, no to co ja ryzykuję? Tak? Dostaję pensję na czysto i ja mogę sobie z tego przeznaczyć chociażby na swój własny fundusz emerytalny. Czy ja to będę pomnażał, kupował metale, kupował mieszkania, nie ma znaczenia. Ale to są moje pieniądze, zrobię z nimi co chcę, a nie później będziemy mieli nacjonalizację. Tak. Także warto na to zwrócić uwagę. No i nawet tutaj zrobiłem takie porównanie dla Was, jak wypadają spółki zagraniczne w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. I te zera to wcale nie są przypadki. Nie? Ja załóżmy, że wyliczyłem takie jakby minimalne kwoty do zapłaty, czyli co można by było w mega legalnie obniżyć i w spółce, i w jednoosobowej działalności, i w spółce limited. Nie biorę takich kwestii jak IP box, reach out, bo to już są kwestie specyficznej każdej działalności. Więc tak to byśmy mieli tą tabelkę bardzo szeroko rozwiniętą. Ale załóżmy, że prowadzę jakąś standardową działalność, która jest opodatkowana w Polsce standardem, nie ma żadnych reach outów, mam już spółkę, która podlega pod standardowy ZUS, czyli teraz już ponad 1400 zł na miesiąc, no to mamy jednoosobową działalność gospodarczą, CIT-u nie płacimy. Ale za ZUS już musimy zapłacić 17 tysięcy złotych rocznie. Zobacz, czy zarobisz, czy nie zarobisz, płacisz 17 tysięcy złotych. Nie? Tutaj pomijam kwestię ZUS-u od dochodu, małego ZUS-u. Wysokość PIT-u. Od 350 tysięcy złotych policzmy 19%, 66,5 tysiąca złotych. Czyli łącznie mamy 83 tysiące złotych ponad podatku, który musisz zapłacić w Polsce. Fajnie być przedsiębiorcą, nie? Fajnie coś zrobić. No to możesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Załóżmy, że masz małego podatnika, czyli obroty do 2 milionów euro. W ogóle nie wypłacasz pieniędzy ze spółki, czyli nie płacisz nic PIT-u. Tak. Zostawiasz to w spółce, czyli na wzór estoński, tak, pomnażam, to płacę 9, 37,5 tysiąca złotych. Jeżeli mam spółkę, która ma dwóch właścicieli, dwóch udziałowców, no to nie płacę ZUS-u, więc tutaj też uznaliśmy, że ZUS za działalność, no możemy go pominąć, nie? Ale nadal w takiej sytuacji, jakbyś chciał wypłacić pieniądze, ty na przykład z tytułu pensji dyrektorskiej, od której nie zapłacisz ZUS-u, jeżeli to jest pensja dyrektorska z tytułu mianowania, to musisz zapłacić 17 albo 32%, w zależności od tego, w jakiej skali podatkowej jesteś. Możesz robić dzieła dla spółki, ale Urząd Skarbowy ma prawo oczywiście zapytać, a dlaczego spółka płaci to w formie dzieła, a nie w innej, jeżeli ty dostajesz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło od firmy zagranicznej, to Polski Urząd Skarbowy nie ma do tego pytań. Dlaczego? Bo to są pieniądze przyciągnięte do Polski, więc fajnie podatniku, że je opodatkowałeś. Oczywiście możesz zapytać, czy to na pewno jest zasadne, że 8,5% na przykład, czyli połowa skali podatkowej w pierwszej skali, no bo musisz pokazać, że to są czynności twórcze. Ale nie będzie tutaj pytania, a dlaczego ta firma musiała to wrzucić sobie w koszty i nie zapłacić tak dużego podatku? Tutaj mogą się pojawić takie pytania. Dlaczego jesteś dyrektorem, robisz rzeczy twórcze, a może powinieneś to opodatkować w spółce i wypłacić dywidendą? Wiadomo, na pytania zawsze jest jakaś odpowiedź. Nawet jakbyśmy chcieli tutaj w full legal wypłacić sobie ZUS od wynagrodzenia, około 40% idzie na ZUS od wynagrodzenia, tak. Więc znowu tracimy pieniądze. Załóżmy, że w takim razie nic nie wypłacamy ze spółki, mamy 31,5 tysiąca złotych rocznie, które płacimy. Tak jest. No to w takiej sytuacji to ze spółką z Wielkiej Brytanii. Wysokość CIT-u napisałem 0. Ktoś mi zaraz powie, 19 płaci się w Wielkiej Brytanii podatku od dochodu. Zgadza się, tylko pytanie, czy spółka ma dochód. ZUS za działalność 0 w Wielkiej Brytanii. Wysokość PIT 0. Jak przecież trzeba to opodatkować gdzieś, albo w Polsce, albo w Wielkiej Brytanii? Zgadza się, ale do progów podatkowych jest to zwolnione w Wielkiej Brytanii, a w Polsce jest zwolnione z opodatkowania w ogóle. ZUS od wynagrodzenia również. 0 w Wielkiej Brytanii, 0 w Polsce, jeżeli zastosujemy konkretne stawki. Więc łącznie minimalna kwota zapłaty może nam wynieść 0. Plus koszty prowadzenia księgowości i utrzymania podmiotu, które wynoszą około 6 do 8 tysięcy złotych rocznie za cały rok. I jeżeli byśmy mieli przykładowo 5 dyrektorów w spółce brytyjskiej, niech każdy zarabia około 40 tysięcy złotych, to już masz 200 tysięcy złotych, które są kompletnie wolne od podatku. Dodatkowo możesz korzystać z delegacji, czyli możesz jeździć w różne miejsca. Jeżeli to jest związane z biznesem, to taka delegacja jest zwolniona z opodatkowania w Polsce i z Wielkiej Brytanii. Do określonej kwoty na każdy kraj, nie? Do określonej kwoty na każdy kraj za każdy dzień. Na przykład pobyt w Barcelonie, jeden dzień powinno ci starczyć 270 euro. Jeżeli się wyrobisz w tej kwocie, nie musisz oddawać tych pieniędzy spółce. Nie musisz wykazać żadnych faktur kosztowych, potwierdzających, że w danym miejscu byłeś, że byłeś przez tyle czasu. Czyli wpisujesz tylko w Excelu. Byłem w Barcelonie od 1 marca do 7 marca, szukałem klienta i powinienem dostać 7 razy 270 euro zwrotu, przelew na twoje konto, zwolnione z opodatkowania koszt spółki. Wyobraź sobie w Polsce.
taką delegację w Excelu, którą wysyłamy, tak, do Urzędu Skarbowego. No może nie do końca by przeszło, niekoniecznie z takimi stawkami dodatkowo. Mhm. Więc w ten sposób możemy sobie radzić. Jeżeli byśmy chcieli, możemy też wypłacać sobie pensję trochę w wyższym poziomie. Wtedy już, uwaga, pojawi się ZUS. Jaki ZUS? 38 funtów miesięcznie od wynagrodzenia. Jeżeli będziesz wypłacał sobie 1041 funtów miesięcznie, to jest jakieś 62 tysiące złotych rocznie na głowę. 62 razy 5 mamy ponad 300 tysięcy złotych rocznie, które wypłacamy na 5 dyrektorów. To może być mąż, żona, rodzice, dzieci, bracia, siostry, nie ma znaczenia. I w takiej sytuacji zobacz, spółka zero, bo ma dochód na poziomie zero, bo wypłaca pensje dyrektorskie, te 310 tysięcy złotych, dodatkowo wypłaca delegacje, powiedzmy 40 tysięcy złotych, i on już nie ma dochodu. A w Polsce, jaki od tego zapłacimy podatek? Zero. Mhm. PIT, zero ZUS. W Wielkiej Brytanii zero PIT i około 1000-2000 zł od osoby ZUS-u, czyli 10 tysięcy złotych ZUS-u od 5 dyrektorów. Mhm. Plus koszty utrzymania księgowości 16 tysięcy złotych. I mamy 350 tysięcy złotych, ale na swoich fizycznych kontach. Możesz z tym zrobić, co chcesz. To nie są pieniądze firmy. Jeżeli zarabiamy jeszcze więcej, może Estonia byłaby dobra. W Estonii, tak jak mówiliśmy, CIT wynosi zero aż do momentu wypłaty dywidendy. Tak. Możemy korzystać z różnych rzeczy, możemy świadczyć dzieła dla takiej spółki, możemy sprzedawać jej nieruchomości, możemy sprzedawać metale szlachetne. Spółka ze Estonii może kupować nieruchomości w Polsce przykładowo. Oczywiście, jeżeli na nich zarabia, to już płaci podatek w Polsce, ale te pieniądze już możemy jakoś przetransferować. Więc jeżeli chcemy zostawić pieniądze w spółce, na przykład na granie na giełdzie, inwestujemy w spółki, cokolwiek robimy, podatek dochodowy równa się zero. Zarobisz 100 milionów złotych, dochodówka równa się zero, ZUS równa się zero, a wyciągasz picie tylko tyle, ile wykonasz dla spółki. Na zasadzie robię dzieło, tak? Program do analizy struktury portfela, robię materiał wideo, robię grafikę, robię logo spółki. Za to dostaję wynagrodzenie. W pierwszej skali podatkowej płacę 8,5% podatku dochodowego w Polsce, w drugiej płacę 16%. Mhm. Mogę zapłacić łącznie za 170 tysięcy złotych 12% podatku dochodowego, 0% ZUS-u. Jeszcze spółka estońska wypłaca mi już z zaliczką na podatek. Czyli tak naprawdę jest to dla mnie jeszcze bardziej korzystne. Mhm. I znowu utrzymanie takiej spółki 6 do 8 tysięcy złotych, plus minus, w zależności od sytuacji. I też pokazałem jeszcze jedną rzecz na wykresie, na tabelce. Mamy też LLC S-Corp w Wyoming, bardzo popularny. Jeżeli sobie wpiszesz spółka w USA, spółka w Delaware, Nevadzie, Wyoming, wszyscy o tym mówią. Wszyscy chcą tam zakładać spółki. Jeden klient się ostatnio do mnie odezwał, powiedział, wie pan co, mam problem. Dostałem informację z Urzędu Skarbowego, że niedobrze prowadzę swoją spółkę z Wyoming. To nie jest mój klient, ogólnie odezwał się tak. Czytałem, że pan też takie spółki zakłada, więc może pan mi doradzi. Ja mówię, okej, co się dzieje? A on mi mówi, bo ja sobie siedzę w Polsce cały rok, 365 dni w roku, Wyoming nigdy w życiu nie widziałem, ja tam sobie mam spółkę, ja sobie handluję na Allegro. Kupuję sobie rzeczy z AliExpress i sprzedaję sobie później na Allegro. A oni do mnie, że ja mam się zarejestrować do VAT-u i założyć oddział w Polsce. Wie pan co? Mówię, no powinien pan. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, mamy tutaj prowadzenie działalności ewidentnie w Polsce. To już w ogóle pomijam, że musi być działalność w Polsce. Mhm. Ale druga rzecz, nawet jakbyś prowadził rzeczy międzynarodowe, nie wiem, dropshipping robisz, jakieś granie na giełdzie i tak dalej, nawet byś podróżował sobie bardzo często w różnych krajach, przebywał, to i tak taka spółka jest traktowana jako spółka komandytowa w myśl polskiego prawa. Czyli ty powinieneś płacić podatek według swojej skali podatkowej do swojego urzędu skarbowego od jej dochodu. Łapiesz jako wspólnik na 17, bo zarabiasz na osobę 85 tysięcy, to płaci 17. Łapiesz się na 32, płaci 32. I o tym nikt nie mówi. Dlatego to nie jest tak, że my mamy w ofercie spółki Stany, Wielka Brytania, Estonia, Singapur. Polska, już teraz też i Singapur. I teraz klient mi mówi po prostu jak w sklepie, tak? Chcę to. Ja mówię, proszę bardzo, niezależnie jakie będą później konsekwencje podatkowe, kup sobie to. Nie, za każdym razem trzeba to wszystko rozpatrzeć i nie dla każdego to jest dobre. Na przykład taka spółka z Wyoming jest bardzo dobra dla obywateli Tajlandii, dla obywateli Urugwaju. I takich klientów też mamy, tak? Bardzo wielu Polaków mieszka wbrew pozorom w Tajlandii i takie spółki otwierają. Podatek dochodowy równa się zero w Tajlandii w takiej sytuacji i to jest okej. Okay. Tylko to trzeba zawsze dograć ze swoim krajem rezydencji podatkowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj zagrają również. Tylko po co mi w takim razie, jeżeli jestem obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, spółka Wyoming, jeżeli ja płacę zerowy PIT, nie? Więc za każdym razem trzeba podejść do tego z głową. No i na to musimy zwrócić uwagę. Mamy teraz dalej, dalej. Dobra. Więc tutaj też zbliżamy się do tego samego jakby tematu, czy spółki z zagranicy to nadal dobre rozwiązanie, bo to, że dobre rozwiązanie było w przeszłości, to już o tym mówiliśmy sobie. Co się zmieniło w 2020 roku i krążą różne legendy w internecie, że... Brexit. Raz Brexit, dwa, nie otwierajmy spółek za granicą, bo podatki, nie otwierajmy, bo urząd skarbowy nas zje, nie otwierajmy, bo to nie jest legalne.
Bzdura. To jest legalne, jeżeli zrobimy to dobrze. Jeżeli podróżujemy na terytorium różnych krajów, jeżeli nie mamy miejsca posiedzenia zarządu na terytorium Polski, tylko tam, gdzie mamy spółkę. Jeżeli kluczowe decyzje dla spółki podejmujemy w innych krajach, jeżeli bieżące działania spółki podczas tych podróży sobie podejmujemy, tutaj nie będę zanudzał wszystkich, bo mieliśmy już o tym nagrania takie bardzo szczegółowe, to w takiej sytuacji nie musimy się martwić. Taka spółka za granicą ma rację bytu. Możemy płacić podatki w danym kraju i to nadal dobre rozwiązanie. Więc tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, czy spółka z Estonii, czy spółka z Wielkiej Brytanii, czy z jakiegokolwiek innego kraju, ona może działać. Może grać na giełdzie, prowadzić standardową działalność gospodarczą. Co się zmieniło w 2022? Nic, jeżeli chodzi o zagraniczne podmioty kontrolowane, nic, jeżeli chodzi o obowiązki związane z tym, jak powinniśmy taką spółkę prowadzić, czyli że trzeba podróżować, osiągać przychód w różnych krajach, nic, jeżeli chodzi o posiedzenie zarządu. Czyli to, co było wcześniej, cały czas pozostało w takiej samej formie. Czyli my nadal możemy tak samo prowadzić wszystkie spółki. Zmieniła się jedna rzecz. Z racji konwencji MLI. To jest taka międzynarodowa konwencja podatkowa. Umowa pomiędzy Wielką Brytanią a Polską zmieniła się. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do tej pory było coś takiego, co się nazywało wyłączeniem z progresją. To znaczy, że jeżeli ja otrzymywałem pensję z Wielkiej Brytanii, to ja tylko wpisywałem to do PIT-u jako PIT ZG, przychody z zagranicy, nieopodatkowane w Polsce, koniec. Natomiast w tej chwili zmieniono to na taką jakby metodę zaliczenia proporcjonalnego. To znaczy, że ja teraz od pensji z Wielkiej Brytanii powinienem naliczać 17% PIT-u, płacić do Polskiego Urzędu Skarbowego, a na koniec roku poprosić o zwrot tych pieniędzy. Ostatecznie ja nie płacę ani złotówki od pensji dyrektorskiej z Wielkiej Brytanii, ale nie do końca mi to pasuje, bo ja nie chcę płacić tych zaliczek. Bo w takiej sytuacji warto skorzystać z bardzo fajnego rozwiązania, które zaoferowaliśmy wszystkim naszym klientom. Czyli każdy z naszych klientów dostał maila plus link do wniosku. Jest taki wniosek o zaniechanie poboru zaliczek, o ograniczenie poboru zaliczek z tytułu podatku dochodowego. I tam wpisujemy po prostu, jestem dyrektorem Wielkiej Brytanii. Zmieniły się warunki umowy międzynarodowej. Powinienem płacić teraz zaliczkę od mojej pensji, ale i tak na koniec roku skorzystam z tak zwanej ulgi abolicyjnej. Ulga abolicyjna polega na tym, że zgłaszasz do Urzędu Skarbowego, słuchaj, zapłaciłem od pensji dyrektorskiej takie stawki, ale ja i tak powinienem być traktowany, jakbym miał to rozliczenie proporcjonalne, przepraszam, wyłączenie z progresją, czyli to, co wcześniej. Czyli ja w ogóle nie powinienem od tego płacić podatku, więc teraz oddaj mi wszystkie zaliczki. I w takiej sytuacji możesz złożyć wniosek, bo zaliczki są nieporównywalnie większe od tego, co powinieneś zapłacić do skarbówki. Bo przykładowo zapłacisz, nie wiem, 10 tysięcy złotych, a tak naprawdę później skarbówka ci te 10 tysięcy odda. Więc po co je płacić? Jeżeli złożysz taki wniosek, Urząd Skarbowy mówi, ok, nie musisz płacić podatków, w takim razie od pensji dyrektorskich. Sprawa nadal jest załatwiona. Więc zawsze, jeżeli zmienią się jakieś przepisy, warto zobaczyć, czy naprawdę nie ma wyjścia, czy trzeba od razu panikować, powiedzieć, ok, spółki z agresją już nie można otwierać. Można, tylko trzeba do tego podejść na spokojnie, przejrzeć przepisy i wtedy działać. I tak będziemy działali też tutaj. Także każdy z naszych klientów składa taki wniosek, dostaje informację, nie musi płacić podatku w Polsce i nadal tak naprawdę ostatecznie nic mu się nie zmienia. Jak zwiększę dochody, to na pewno z tej UK skorzystam, nie? Już ten... Proszę bardzo, znasz mój numer. No dobrze. Tak. No a jak wy nie znacie, to jak nie płacić podatków PL? Independent Finance, pamiętajcie o tym. Tak, jeszcze powiem to na koniec nagrania, ale teraz też chciałem zawsze poczuć się jak celebryta. Możecie mnie śledzić jeszcze na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i przeglądać stronę internetową. Zawsze chciałem to zrobić. Dobrze. Właśnie szeroko poszliście, bardzo się cieszę z tego. Tak, ja, wiesz co, w każdym też kanale będę chciał pokazywać trochę inne rzeczy, wiesz? Czasami na Instagram przemycę jakieś ciekawostki właśnie o zmianach podatkowych w Polsce, czasami na Facebooka coś dodam, czasami na Twittera skomentuję aktualną sytuację. W każdym miejscu będzie coś innego, żeby każdy mógł śledzić i być bardziej świadomy tego, co wydaje. A, i bliższy kontakt też do Ciebie, nie? Tak, dokładnie, bo to będzie osobiście wszystko prowadzone przeze mnie. Na początek faktycznie dodaję bardzo mało wpisów, bo potrzeba na to czasu, ale no, docelowo będę chciał, żeby, wiesz, tą edukację budzić w obywatelach Polski, bo tak naprawdę edukacja taka inwestycyjna już jest naprawdę na fajnym poziomie, ale taka edukacja podatkowa to... No nadal jesteśmy zdrajcami narodu polskiego, nie? Tak jak wtedy robiliśmy tą krótką sondę, bo tak, nadal ludzie tego nie rozumieją, że można te podatki zmniejszyć, zminimalizować i to nie jest ich wina, że rząd wprowadził takie stawki, ale mogą coś z tym zrobić. I teraz pytanie, czy coś z tym zrobią, czy będą te 67% tak oddawać po prostu do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. A jeżeli jeszcze chodzi ogólnie o Brexit i Wielką Brytanię, bo o tym też tutaj zahaczyliśmy, o Wielką Brytanię i Brexit, dużo ludzi też panikuje, dużo ludzi do mnie dzwoni, mówiło, muszę założyć spółkę przed końcem stycznia, bo Brexit. Teraz tak naprawdę mam oficjalnie informację po takim czasie, okej, my sobie wyjdziemy z tej Wielkiej Brytanii, wyjdziemy sobie z tej Unii Europejskiej, Wielka Brytania powiedziała.
Ale tak naprawdę w tej chwili obowiązują przepisy przejściowe. Czyli w dużej mierze nic się nie zmienia. Szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które są dyrektorami w spółce brytyjskiej, mają spółkę za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, nie ma żadnych ceł od handlu towarami, nadal normalnie mogą prowadzić działalność, nadal można przejeżdżać do Wielkiej Brytanii na takich samych zasadach jak w tej chwili. Także naprawdę nic się nie zmienia. Przez ten rok dopiero będziemy pracowali nad przepisami, które będą wchodzić w życie po okresie przejściowym, czyli dopiero za rok. Mhm. Także w tej chwili wszystko jest tak, jak było wcześniej. Po tym roku dopiero zastanowimy się i zobaczymy, jak te zmiany wpłyną faktycznie na życie. Ale czy taka spółka nie będzie już miała racji bytu? Pensja dyrektorska jest nieopodatkowana w Polsce na mocy polskich przepisów i umowy pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Tam nie ma słowa Unii Europejskiej. Także kompletnie nic nam to nie zmieni, jeżeli chodzi o Brexit. Kolejna rzecz. Czy handel towarami z Unii Europejską będzie możliwy? Będzie. Czy firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, firmy z Rosji, firmy z Urugwaju nie handlują z Polską? Oczywiście, że handlują. Nie są w Unii Europejskiej. Także tutaj też nie będzie problemu. Także uważam, że trochę za bardzo ludzie się też boją tego Brexitu, tak naprawdę nawet nie wiedząc, jak te przepisy faktycznie będą docelowo wyglądały. Bo Polska też bardzo mocno pracuje nad tym, żeby po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii te warunki prowadzenia biznesu nie uległy pogorszeniu. Cały czas są tworzone jakieś rozporządzenia i tak dalej. Także nie musimy się tego bać specjalnie. No myślę, że nic się nie zmieni właśnie, bo przecież to byłoby dla jednej i drugiej strony zabójstwo ekonomiczne, nie? Też tak myślę, że jeżeli się zmienią to szczegóły, wiesz, na zasadzie, nie wiem, zatrudniam pracownika, nie dyrektora, ale pracownika na przykład ze Słowacji i teraz będzie pojawiać się pytanie, gdzie ma zapłacić ZUS? Czy w Wielkiej Brytanii, czy na Słowacji na przykład, nie? Czy może tu i tu? Ale to też będzie regulować na pewno jakieś rozporządzenie. Także no, nie musimy się za bardzo tym martwić, naprawdę. A jeżeli będziemy wypłacali pensję poniżej ZUS-u, to już w ogóle mamy święty spokój. No dobra, to myślę, że ten pierwszy odcinek możemy na tym skończyć, a teraz jeszcze będziemy rozmawiali o kolejnych jeszcze zmianach. Czy o rachunku bankowym w tym odcinku, czy następnym? Wiesz co, tutaj jeszcze tylko powiem kilka słów, bo też krążą legendy, że można założyć spółkę za granicą, ale rachunku to do niej założysz. Błąd znów, nie? Mhm. Czyli możemy taką spółkę za granicą mieć. Takie rachunki na Litwie otwieramy dla każdego z naszych klientów, tak naprawdę zdalnie, nawet nie trzeba się pojawiać. Potrzebujesz laptop z kamerką i to wszystko. Mhm. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Teraz porozmawiamy sobie jeszcze na drugim filmiku o tym, jak w Polsce można wykorzystać takie rachunki litewskie, żeby na przykład unikać blokady OSTIR, tak? Czyli żeby Urząd Skarbowy nie zablokował. Była fala właśnie blokad spółek z o.o., wiesz? Jedna z takich nawet znanych influencerek, która prowadzi kwiaciarnię, to też żaliła się o to, że zablokowano jej konto z spółki i wiesz, miała zablokowane konto i nie mogła płacić kontrahentom pieniędzy w ogóle. Pewnie oszustwo na kwiatach zrobiła. Na przykład, no pewno, na bank, no kurczę. Bank, oszustwo na kwiatach. Holenderskie tulipany, wiesz. No na pewno, to właśnie to było to. Jest jakiś tam jakiś błąd techniczny, jakieś takie, wiesz, jakieś śledztwo, zablokowane środki, bo ktoś jakimś w łańcuchu przepływu pieniężnego, wiesz, jakiś tam jedna osoba. Gdzieś ktoś był oszustem, więc odpowiadajmy za to wszyscy, najwyżej upadnie twoja firma, nie? Dokładnie tak. To jest właśnie wspieranie przedsiębiorstw w Polsce i przedsiębiorców, nie? Dlaczego my musimy w ten sposób działać? Czyli dobra, czyli jak ten rachunek STIR wygląda w litewski? Wiesz co, ogólnie ustawa o STIR to jest ogólnie ustawa, nie? I ona mówi, jeżeli robisz jakieś, jesteś podejrzany o jakieś oszustwa, to urząd może ci zablokować rachunek na 72 godziny i przedłużyć do 3 miesięcy. Ale który rachunek? W Polsce. Może ci zablokować rachunek, z tego co wiem, za granicą, ale to jest bardzo trudne i on musi o tym rachunku wiedzieć. Teraz jakie rachunki musisz w Polsce zgłosić jako przedsiębiorca? Te, działalności gospodarczej. Te, na które będziesz otrzymywał wynagrodzenia, tak? Na które będziesz otrzymywał środki od swoich klientów. Czy możesz mieć rachunek techniczny, na który nie będziesz otrzymywał żadnego wynagrodzenia, żadnych środków od klientów, ale to jest jakby twój nowy, inny rachunek firmowy, na którym trzymasz te pieniądze na czarną godzinę? Możesz taki mieć, nie musisz go zgłaszać. Mhm. I w takiej sytuacji wyobraź sobie, że część środków zawsze trzymasz na Litwie. W litewskim banku blokada OSTIR, a na litewskim banku masz środki. Zawsze możesz je wypłacić. Możesz zapłacić kontrahentom, podwykonawcom. Twoja firma nie zbankrutuje. Okay, dobre zabezpieczenia w systemie bankowym. I o to chodzi. Bo ostatnio są takie, coraz częściej słyszę, że no, kontrole są coraz częstsze, właśnie i blokady kont. No, 72 godziny zablokowane konto to trochę jest słabo. No. A jak wydłużymy do 3 miesięcy? To już zaczyna się robić mega problem. Bankructwo, zamykasz firmę, nie? Dokładnie. Dokładnie, więc o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o bublach podatkowych w przyszłym odcinku. Jakie są hity, które no niestety, ale nie napawają optymizmem. Jeżeli to jest hit, niektóre zmiany podatkowe w Polsce, które tam będą opisane, to
No to ciężko to widzę, ci powiem tak naprawdę. Mhm. Ale porozmawiamy sobie o tym, porozmawiamy sobie o spółkach w Polsce, które też już będziemy otwierali. Mhm. Nawiązaliśmy współpracę z biurem księgowym, doradcą podatkowym w Polsce, także reprezentowanie przed urzędami, prowadzenie księgowości, optymalizacje podatkowe, to wszystko już będziemy robili. Super. Więcej informacji i kontakt do Mateusza jest w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie, tam są wszystkie linki i trzymajcie się mocno i myślcie o swoich pieniądzach. Do usłyszenia. Cześć.